Cześć z tej strony Marcin Asiński. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka z serii Photonews. W tym tygodniu będzie zaledwie kilka newsów, nie będzie żadnych przecieków. Zaczynamy zatem od Pentaxa. Rikoch, czyli właściciel marki Pentax, zapowiedział właśnie pracy nad nowym obiektywem z serii Star. Ma być to Pentax 85mm f1.4 z serii Star. Obiektywy z tej serii są przeznaczone do lustrzanek Pentaxa. Charakteryzują się one bezkompromisową jakością. Obiektyw ten ma być w pełni uszczelniony i ma być wyposażony w dziewięciolistkową przysłonę. Obiektyw ma również mieć maksymalną możliwą ostrość od środka po sam brzeg. Ma on ostrzyć już od 85 cm. Maksymalna liczba przysłony to 16, a rozmiar filtra to 82 mm. Są to na razie wstępne parametry, ponieważ jak wiemy, obiektyw jest dopiero w trakcie powstawania, więc mogą się one zmienić. Nie znamy na razie ani ceny, ani premiery, natomiast dla porównania można powiedzieć, że 50 mm f1.4 z serii Star Pentaxa kosztuje około 1100 dolarów. Co sądzę na ten temat? Bezkompromisowa jakość kojarzy mi się z naprawdę dużymi, ciężkimi szkłami. Zresztą widać tu po, po rozmiarze filtra, który ma być 82 mm, czyli mniej więcej to są zapewne wymiary SIGM. I zapewne ten obiektyw będzie szedł w tę stronę. Czyli jeżeli chcą mieć naprawdę niesamowitą mostość od, od, od środka po brzeg, będą musieli wstawić tam naprawdę kawał szkieł, kawał dużych szkieł do środka. I może być to Naprawdę bardzo fajna e, opcja dla lustrzanek Mentaxa. Następna informacja dotyczy niestety opóźnienia obiektywu Irix 45 mm f1.4, o którym mówiłem niedawno. O planach sprzedaży firma ma poinformować już w kwietniu. Natomiast uważam, że może to się pojawić troszkę później niż w kwietniu. No, z oczywistych względów, tak. Mamy to opóźnienia, i podejrzewam, że tak jak wszystko jest planowane na przyszły miesiąc, myślę, że się spokojnie przeciągnie jeszcze dłużej. Zostając przy utrudnieniach spowodowanych pandemią, warto wspomnieć o tym, że Nikon i Canon przestają przyjmować w WS. Sprzęt fotograficzny do serwisu. Z tym, że Canon jak na razie jedynie w kilku Stanach. No, ale jestem bardzo ciekaw, czy się rozwinie to też również na inne kraje, czy to się rozwinie na Europę, ale już będzie w tym momencie problem z oddawaniem sprzętu do serwisu. Natomiast, no, widząc co, po tym, co się dzieje, no, to myślę, że aparaty są na pewno używane w bardzo, bardzo mniejszym stopniu. I nie powinno to aż tak mocno wpływać na, na, na cały rynek, ale warto mieć na uwadze, że skoro to się dzieje już w Stanach, może to się przenieść do Europy. Więc jeżeli mam jakiś problem z aparatami, wysyłajcie je teraz, póki jeszcze możecie. Ostatnią informacją na ten tydzień jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, która według mnie, jeżeli się wszystko uda jak trzeba, może, chociaż ciężko powiedzieć, ale może być niezłą rewolucją. A mianowicie chodzi o Calends One. Mała niemiecka firma stworzyła właśnie prototyp i zapowiedziała coś naprawdę niesamowicie ciekawego. Trochę lat temu firma Litro stworzyła technologię która umożliwiała ustawienia ostrości głębi ostrości po zrobieniu zdjęcia czyli wykonywało się zdjęcia zdjęcie no coś takiego teraz mamy jakby w telefonach tak oczywiście to nie jest taka sama jakość ale mniej więcej chodzi o to samo że po zrobieniu zdjęcia możemy wybierać naszą ostrość ustawiać głębi ostrości wybierać punkt ostrości to jest naprawdę fajna rzecz i firma Canon postanowiła stworzyć obiektyw pod lustrzanki i bezlusterkowce który wykorzystuje ten sposób działania. Obiektyw ten będzie posiadał wiele mikrosoczewek. Jego ogniskowa ma wynosić 80 mm i światło, uwaga, f09. Obiektyw ten, oczywiście, będzie manualny, będzie on ostrzył od 60 cm i ma ważyć poniżej kilograma. Będzie on wymagał specjalnej wtyczki do Photoshopa, w której będziemy mogli ustawiać wszystkie te parametry, a nawet więcej. A co mianowicie ma on nam zaoferować? Dzięki niemu będzie można ustawiać ostrość już po zrobieniu zdjęcia, będzie można wykonywać korektę zakresu głębi ostrości. Jest możliwość umieszczenia kilku płaszczyzn ostrości w jednym zdjęciu. Połączenie dużej głębi ostrości na pierwszym planie z silnym rozmyciem tła. Możliwość nakładania na obraz gradientów bazujących na mapie głębi zdjęcia. Możliwość wiarygodnej symulacji pochylenia płaszczyzny ostrości, czyli efekt tilt. E, tworzenie zdjęć trójwymiarowych umożliwi fotografię stereo. Tworzenie chmury punktów 3D. Myślę, że może być to świetna opcja dla osób, które zajmują się stackingiem zdjęć. Wykonuję czasami fotografię żywności, gdzie obowiązkowy jest stacking zdjęć i łączenie zdjęć, na których jest przesuwany punkt ostrości, aby otrzymać jakby ostrość no, w całym zdjęciu, żeby obiekt był cały ostry. I myślę, że ten obiektyw może nam coś takiego umożliwić i bez robienia przykładowo kilkudziesięciu zdjęć. To jest naprawdę fajna opcja. Dla mnie jest to naprawdę ogromna ciekawostka. Myślę, że dopiero jak się pojawi ten obiektyw, będzie można go przetestować. I zobaczyć, co tak naprawdę będzie można robić z tymi zdjęciami, ale już samo to, że będzie można wybierać głębi ostrości, to, że będzie można wybierać punkt ostrości, to jest naprawdę duża rzecz już po zrobieniu zdjęcia. Jestem naprawdę ciekaw i uważam, że jeżeli to się uda, może być to niezła, naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o rynek fotograficzny. Ja bardzo kibicuję temu projektowi i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Pandemia tak naprawdę pokrzyżowała wszystkim plany, i nie mamy już więcej informacji. Podejrzewam, że nie będziemy ich mieli równie dużo w przyszłych tygodniach, tak jak mówiłem zresztą wcześniej, ale udało się tak naprawdę w tym tygodniu kilka ciekawostek znaleźć. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Ja zapraszam Was na następny odcinek w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, jeżeli znajdziecie się odpowiednia ilość informacji. I zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę oraz do dołączenia do patronów, dzięki którym mogą powstawać materiały na tym kanale. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!